Moi mili, elo! Zaczynamy vloga wyjazdu ZZ-u. Zaczynamy go kadrą, która jedzie. Generalnie Julia od ostatniego zimowiska ma przydomek jaki? Bułka! Bułka! Julka, bułka, bardzo duża bułka! Okej, okay. Julia, czy zaprezentujesz nam, co masz w plecaku? Ja się zaopatrzyłam na cały weekend. To teraz idziemy, jak prawdziwa kadra, idziemy jeść. Ej, nie pokazuj tego. To jest pielęgniarka Watry. Jakby ktoś miał pytanie, to kadra Watra dzisiaj ma nockę na mieszkaniu Julki Bułki. Julka Bułka. Daj mi to, o. Jest godzina... Czekaj. 20, coś. Tam nie wiemy. Jutro o 5. Dzisiaj. Bułki nie mieszczą w plecaku. Bułka chowa bułki. Moje dzieci. Julka nam zrobiła jedzenie, mega dobra. Tak, polecam. Fit. Jak ciasto dla Demusa. O nie! A jak ci idzie z tymi bułkami? Pięknie, widzisz jak się zmieściły? To było przeznaczenie, żebym ja je pospakowała. A który ma, to gdzie masz? Poczekaj, poczekaj. Na wszystko przyjdzie czas. Opowiem wam story time, widzowie. Ja nie wiem, co zawiodło, ale nie wzięłam kosmetyczki, w której miałam rzeczy do mycia twarzy i szczoteczkę do zębów. I czuję się jak taki brudas. Będę musiała wszystko ciągnąć od niej. Przecież jak to sobie usłyszysz, nie mogę dać. Pożyczysz mi? A wsiesz? Jest trzy. Weźmy jedną na skórę. Co jest zębów? Eko. Jeszcze myjmy zęby w wodzie, zamówimy tam. Mało rzeczy. Julka, i tak jedziemy na dwa dni. Jestem obozowy na dwa dni. Ale mam tam glizerki. Okej, dobra, nara. Elo, jest jakaś 4:30. A ja nie mam co robić ze swoim życiem, dlatego wstałam, a laski jeszcze śpią, ale tak to mega spoko. Godzina 5:10. Zostałam obudzona. I idę się ogarnąć. Mi się nie chce. Godzina 5:30. My idziemy na shopping. Czemu się zgodziłam? Hello! Siema! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Posłuchajcie mnie, kochani. Jesteśmy na dworcu. Pierwsza informacja. Przyjeżdżamy prawie spóźnione. Dowiadujemy się, że Zosi nie będzie. Zostajesz wyrzucona z grupy ZZ-u w tym momencie. Teraz to zrobię. Cancelujemy cię. A po drugie, jakby stoi to jakiś pociąg. Tak. To stoi Laura, Natalka, Ola. Ale... Nie okazało się, połączenia. Ale okazało się, że połączenie zostało usunięte albo coś takiego. Pomóżcie nam. Może nam wyjaśnić, co tu się dzieje. Pomóżcie nam. Dobra, mam pomysł inny. Wsiadamy na górę tego. Bez kitu. Węgiel. Puśćcie nas. Please and help. A i Ola złodziejka ukradła mi kurtkę. I Zosia, dalej cię nienawidzę. Słuchaj, strzelam w focha stulecia. Naprawdę. Wiecie co? Okazało się, że pociągu nie ma. Dziś tylko w tygodniu, ale tak. Dzisiaj jest sobota. Nic nie było napisane na stronie, nigdzie. Tylko pisało na jakiejś kartce przed pociągiem, pisało to, że jeździ tylko od poniedziałku do piątku. To co, zmiana planów? Zmiana planów. Laura. Laura, wszystko ok? Super jest. Laura jest mogę tego przybliżyć. Tak, ona pojechała. Jako jedyna pojechała. I czekamy, nie wiem, na zbawienie. Nie mam pojęcia, co mamy robić. No. Pa. Kontynuacja. Idziemy. Mogło być gorzej. Się opanowała. Tak. Co prawda nigdzie nie zdążymy tam, gdzie zaplanowałyśmy, ale i wszystko trzeba było odwołać, ale... Nie ma co się demotywować, wiecie? Trzeba być pozytywnej myśli. Damy radę. Never give up. Never give up. Czasem w życiu wyjdzie tak, że nie wyjdzie. Ale trzeba się nie poddawać. Nigdy nie rzucił jakoś nie umurzę. Zbieramy. Zbieramy. Ja sobie spałam i ktoś rzucił kurde. Jest, nie wiem, która. Bułka się dopiero obudziła. Tak, ale wiecie, ja tak to był najlepszy sen w moim życiu. Bardzo szczęśliwa. Ale tak się dobrze spało i już było hiper niewygodnie, to super mi się spało. Ale już połowa sukcesu, bo gdziekolwiek dojechałyśmy tu. Gdziekolwiek.
Widzicie to? Jesteśmy w tłuszczu. Tłuszcz. Światowe miejsce. We are the champions, my friends. Słuchajcie, dojechaliśmy do Warszawy. Nie krzycz tak. Trudno. Pocieszki, zmaganie. Jazdy samochodem, pieszo. Udało się. Natalka nas gdzieś prowadzi. Gdzie idziemy? Do wyjścia. Powiedz. Jesteśmy na dworcu Wileńskim w Warszawie. Teraz musimy się przetransportować na dworzec wschodni, aby stamtąd przetransportować się na dworzec zachodni, gdzie zjemy i będzie miały transport dalej. Ja się generalnie pogubiłam już przy drugim punkcie, ale buja. Po raz pierwszy poza kadzidłam. Aż z takiego ciemnogrodu nie jestem. Stop it. Get some help. To było totalnie niespodziewane, nic się tego nie spodziewało, co się stało przed chwilą. Przychodzimy, jesteśmy na styk, był jakiś pan z kontroli i mówi, że jakby on by nas chciał wziąć, ale nie może nas wpuścić, bo jest jakiś pan z jakby tam wyższych sfer, co nie? Jakby tylko kontroluje to wszystko. I on poszedł sobie ten pan, a my takie, i jak my teraz to zrobimy, co nie? Tam się szuka pociągu szukałyśmy i on w pewnym momencie powiedział, dobra, za 5 tych was wezmę, co nie? I normalnie... Życie się do nas uśmiechnęło tak, dzisiaj. Weszłyśmy ostatnio i po prostu nie wiem jak to się stało, ale naprawdę uśmiechnęło się, bo teraz jest do Kielc autobus, a tak to byśmy musiały teraz krążyć po jakichś wsiach i tak dalej. Elo, jedyny w Kielcach. I mamy za minutę autobus wsiobus. Jedziemy wsiobusem kadzidlańskim. Mogę pokazać kość, o Boże. Taki piękny kościół, nie wiem co to jest. I w ogóle dworzec, jakaś taka kula, jakieś planetarium, nie wiem co to. Ale bardzo ładnie. No, ale zróbmy tutaj kwiatki. Ja bym to się nie udało. Pozdrawiam. Elo. Jesteśmy w siebusie. Czuję się w domu. Tam się gadają. Natalia. Miejcie się na vlogu z komiki, bez znajdźcie. Co? Julkonko, jak tam? Dreptamy. Bułka ma największe swoje załamanie dzisiejsze. Bułkę boli wszystko. Chce się żygać i sikać. Bułeczko, no pokaż się, kochana. Zostaw mnie w spokoju. I skupię się dzisiaj na higienie pęcherza, tylko na nagrywaniu vloga. Jak tam, Natalia? Wypowiedz się. Jest świetnie. Dojechałyśmy gdzie do Końskich. Idziemy właśnie po naszą pizzę. Która miała być 3 minuty temu. 5. A my wysiadłyśmy za daleko przystanek, ale jakby styl w Końskich, więc jest tym bezpieczne. Proszę Państwa, jak widać nasza kadra i ZZ są w idealnym stanie kondycyjnym. Zachwyt, siła i energia tryska z każdej ze stron. Chciała pozdrowić pana kierowcę, przewoźnika, mister pana Pizzerman. Tak, pozdrawiamy cennego Pizzermana. Mam ci pizzę, dziewczyny zaprezentują, a ja będę mówić dalej. Liczymy, że jakimś cudem ten bus jednak jeździ i przyjedzie po nas, a jak nie, to utknęłyśmy chyba w Końskich, a jednak. Jemy pizzę! Ogólnie problem jest taki, że nie ma takiego najważniejszego autobusu w tym momencie. Ja myślałam, że go nie będzie. Jedziemy stopem ogólnie. Kocubał. Bułki. Co bułki? Pako tak. Przybralnie na dziś. Pokażę wam moją szopę. Ten wyjazd nie może być już. Gorzej być. Tak, rel. Co? Jedyne co mi zostało, to jedzenie waflów. Wafli. Autentycznie gorzej wafli. Być nie może. Już nawet mówić nie potrafię. Kogo mi brakowało. O, ten znicz to dla nas aktualnie. Kochani, nie uwierzycie co to jest. Nie uwierzycie po prostu. Tak, to jest niesamowite. Co się stało?
ogóle pozdrawiamy bardzo miłego pana. Pana Łukasza. Czy ja jestem nagrywany teraz? Tak, będzie. Dobrze, to pozdrawiam wszystkich harcerzy. Tak. Z Ostrołęki. Tak. Dobrze, dziękujemy ślicznie. Pan Łukasz bardzo się postarał dla nas i specjalnie nas podjął. To też coś ja wiedziałam, że dzisiaj tutaj dojedziemy. Ja wiem. Dobrze, naprawdę. Widzicie? Pamięci Marianny cel Teresy. Kategoryczne pytanie. Czy my mamy zapałki? Ja mam zapalniczkę. Brawo, Aleksa! Duma narodu kurpiowskiego! Bardzo ładnie tu w ogóle jest. I pan Łukasz to jest szef największy na świecie! Sigma! Panie Łukaszu, kiedyś pochwalę pana Łukasza! Dzięki panu Łukaszowi to osiągnęliśmy. Tak! Warto było przejechać 300 km, zgubić się 5 razy i przeżyć 5 załamań nerwowych. I milion złotych na to. Taki mam dobry humor teraz. Chcę tylko powiedzieć, że Marianna zrobiła nam piękne widoki tutaj i w ogóle to jest takie śliczne niebo. Jest zimno, ale pięknie. Tak. Ale serio. Widzicie to? To jest niby tylko jakiś kamień, ale tak naprawdę... Naprawdę jestem w szoku, bo dawno żaden widok, żaden krajobraz tak mnie tak nie bardzo nie urzekł i nie rozczulił i tak nie wywołał we mnie tyle emocji tak, w ogóle. Tak, Jezus, tak cudownie. Tak, że czuję się tak wdzięczna taką pozytywną energią tutaj. Serio, ale to jest nienormalne, że tyle szczęścia nas dzisiaj spotkało. Tak. Jak podsumujemy dzisiaj wieczorem dzień, to zobaczycie, co się działo w ogóle. Ten dzień był mega ciężki, ale z drugiej strony, jak ja teraz na to patrzę, to myślę, że te wszystkie takie trudności jakby nie mają żadnego znaczenia przy tym, co aktualnie widzę. Wyszłyśmy właśnie z domu pana Jana, który był z tym sołtysem, do którego dzwoniłyśmy. Tak, zadzwoniłyśmy do jego żony i ona powiedziała, że no, sołtysa w tej wsi nie ma od 12 lat, ale jej mąż był. I poszłyśmy do pierwszego domu i okazało się, że to jest właśnie pan Jan. I niestety żony pana Jana nie było. Która miała na coś do powiedzenia. Tak, ale postaramy się jeszcze z nią skontaktować. W ogóle pan Jan nam otworzył tyle takich możliwości kontaktu i takich pozytywnych informacji. Że jego matka była siostrą Marianny. I pracowały gdzieś tam razem w Łodzi i w ogóle więcej nie zdradzamy, bo wszystkiego się jeszcze dowiecie. Tak, reportaż zrobimy. Ogólnie to naprawdę ja czuję, że Tereska to ma nas w jakiejś opiece dzisiaj, bo ten dzień z jednej strony był taki pechowy, ale z drugiej strony jakimś cudem zawsze się naprawiał i wychodzimy na tym serio na plus. Tak. I totalnie to jest taki niesamowity ten dzień, co nie? W sensie, i nawet to niebo, jak przyszłyśmy, to było tak piękne. Tak. Ostatni taki zachód był na pielgrzymce, autentycznie. Dokładnie. Teraz jakby wracamy 40 minut na piechotę. Do księdza, który nam przygotował, kochany, kolację. Tak, Boże! O, przepraszam, ale to jest tak urocze, że ksiądz do nas dzwoni i mówi, że ma dla nas kolację. Tak. Naprawdę, ja się czuję tak tu ugoszczona i w ogóle... Każdy jest taki miły pan tutaj. Pan Łukasz, ksiądz, pan Jan, to jest takie zbieg niby okoliczności. Kurde, że akurat wtedy pan Łukasz jechał i... On nam jeszcze zaproponował, że możemy przyjechać na noc. Tak, do że on ma duży dom rodzinny, jego mamy, i tam jest tak, domu rodzinnego. I no, totalnie. Mega miły pan. Zapadłam do kogoś! O Boże! Dobra. I aktualnie walczymy trochę, aby nic nas nie rozjechało po drodze, ale mega pozytywny dzień. I mega uczący. Totalnie. Nie żałuję niczego, że tu przyjechałam. Tak, nigdy w życiu jeszcze nie byłam na takim wyjeździe tego typu, co nie? Rel. Jest super. Tak. Reszta zacytuj kadr, która nie pojechała. Beka z was. Żałujcie. Beka z was. Generalnie moja dedykacja dla Ascalonu na obóz. A to jest moja dedykacja dla Wonazora. Myjcie się. Innym ustawiasz wszystkim. Super. Jestem bączkiem z tego. Posłuchajcie mnie. Wszystkie kadry i w ogóle wszyscy wysocy funkcyjni, proszę,
Proszę zwrócić uwagę na hejt w kadrze naszej. Ja jestem najbardziej poniechaną osobą tutaj w tej kadrze, naprawdę. Tymczasem Jurka Buka. Ja, bardzo duża bułka. No bo ja... Dzisiaj nawet usłyszałam Jurka Kupa. Od kogo? Od Oli chyba. To niby ją dyskryminują tutaj. I to niby ona jest obrażona i hejtowana. Ja was pozwę kiedyś. Jurka Buka, bardzo duża bułka. Get some help. Zabłądziłam, wracam. Oto ci, co zawołali, alleluja. Dopiero przyszli do zdroju, światłością się napełnili. Alleluja, alleluja. Bardzo ładnie ogólnie tutaj jest. I tam na górze też jest jego obraz. I tutaj też. Tylko ten się odsuwa, tylko ja trochę nie ogarnęłam i nie kliknęło się nagrywanie. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tak jest. Tego okna. Właśnie. O nie! Bułka trochę nie ogarnia. Hejka, zobaczcie, jak to jest w ogóle mega. Tak, jeszcze chciałabym pójść tam, bo tam jest taka figura Maryi i ona się tam tak ładnie świeciła przez całą noc, że tu jest nasz, w ogóle nasze okno balkonowe i my widziałyśmy tą figurkę. No to jest ameczka. Dobra, ślicznie. W ogóle jest bardzo dużo. Myślałam cały dzień o jajkach, tylko zastanawiam się i mówię, że no, ja muszę się jeść, czyli tej Jurka ma jajka, a Jurka mówi, że mam jajka. Tak. Ja byłam taka... Ja tam przychodzę wieczorem, patrzę, tam jajka. Zjadła cały talerz jajek. A tu na potwierdzenie. Alexa je jajko. Jestem przechwiwa. Pokaż na Laurę, ona wytłumaczy, co się dzieje. Zwaliłam jajko na... No ale...
Jesteśmy na śniadanku, w którym bardzo pięknie nam przygotowała pani Ela. Ale kochamy panią Elę, bardzo byś nam zrobiła jedynko. Jesteśmy właśnie dalej. Ale pokażemy, co to jest. To tak. I to już zjedliśmy wszystko. Pomidorek. Majonez kielecki. Ta kiełbaska jest super. Jesteśmy tak. Tutaj. Tak. Gdzie to? Bułka jest w swoim żywiole, w moim talerzu. Tak. Gdzie jest majonez kielecki? Tu jest majonez kielecki, bo naszym marzeniem było to, aby zjeść majonez kielecki w Kielcach. Nie wyszło. Ale dalej jemy majonez kielecki. Tak chcę powiedzieć, że to był cały talerz jajek, który dumnie zjadłam. Nie, no nie cały, ale... Cały tego chleba, to była cała herbata. Tak. Marzenia się spełniają. Uwierzcie swoim marzeniom. Mhm. Ja ogólnie też bardzo polecam śniadanie. Zdrowe odżywianie, ale... Ja nie wiem, czy ja to mówię, ja po prostu nie aktualnie. Ona, jak chciałam tylko wtrącić, jako wychowawca tego wyjazdu, ona zjadła wcześniej kanapeczki, żeby nikt nie miał... O, kiełbaskę i jajeczko. Tak. Z pomidorkiem. No, warzywka. I herbatę wypiłam z cytrynką. Jak się czuję, jak u swojej babci, jakby przyjechała do niej, tak. I tak jest mega rodzinnie i tak no, mega tak. Dobre jedzonko i w ogóle herbatka z cytrynką, to wszystko jest tak dobre i tak rodzinnie, że ja nie umiem polecamy 10 na 10. Tak. 10 na 10. Polecamy, dobra, kończymy. 10 gwiazdek. Chcę powiedzieć, że czujemy się tylko sny, szalone sny, są tutaj jak szczerze. Jest autentycznie klimatek w ranczu. Pomiędzy wójtem a plebanem stara wojna wiecznie trwa. Sama budzę się nad ranem, serce nie śpi, trzeba wstać. Bo tylko sny szalone. Idziemy pakować bułkę, bo bułka jak zawsze ostatnie się pakuje na wszystko. To jest naczelna hejterka bułki. No bo bułeczkę dzisiaj przyginasz, Pałek. No każdy do nagrody. Stop hejtu. Stop hejtowania mnie, Julki Bułki. Buła, masz. Co mi szczotką rzucasz za 5 zł? Zero szacunku w ogóle. Zero szacunku do mojej osoby. Ja się czuję totalnie pokrzywdzona w tej sytuacji. Nie płacz, Buła. Będę płakać. Jestem spłakana w tym momencie. Nie płacz. No, nie ma zaraz. No, pakuję! Buła! Daj ten aparat i ty się pakuj. Pokażę, ja wstawię na Facebooka, jaki ty syf zostawiłaś. Buła! Co to ma być w ogóle? Abi. Buła, 5 minut masz, minę minuta od momentu rozpoczęcia. No, to może mnie nie hejtuj, tylko mi pomóż. Nie, Buła. Jesteś słowna Buła. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem. Chyba. Buła. Jesteś bułeczka. Kochana moja. Dobra, Buła. Bo Buła potrzebuje trochę motywacji, żeby się spakować po prostu. A Buła, jak tu przyjdę, to ma być spakowana. No, ale generalnie dziewczyny twierdziły, że ten wyjazd jest bardzo ciężki i ja bardzo go doceniam. Przepraszam za pomyłkę. Bluza okazało się, że jest Laury. Ale spodnie nie moje. A przepraszam. Widzicie, tak. Widzicie nastawienie do mnie złe. Że od razu co dobra, złego, to na się. Buła, właśnie. Nie, narzekaj. Nie. Bombastic side eye. Nie mam gorzej. Nie, żartuję, bułeczko. Buła, co ty robisz w tym czasie? A to moje! Składam ci! Syk Bożera, oto są baranki młode, oto ci, co zawołali, alleluja, dopiero przyszli do zdroju, światłością się napełnili.
Wzywasz ciężkie śmierci, pęta wieniec życia, tam zdobywasz. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali, alleluja, dopiero przyszli do zdroju, światłością się napełni. Na terenach nagiennych, gęsto zalesionych, zamieszkuje bardzo stary, mityczny gatunek Natalius drzewusus bagnistus. Tkanie z osobnikiem może być niesamowicie niebezpieczne dla zdrowia. Zaobserwowany w naturalnym środowisku, wydaje ciężkie do rozróżnienia dźwięki i odgłosy. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje, i Świętemu też. Hejka, generalnie to my na pociąg. Mam nadzieję, że na sam przyjedzie. To jest po prostu podróbka Wojciechowic. Taka sama architektura jak Wojciechowice, tak, i tak samo podrobiona fabryka chmur jak na Wojciechowicach. I chcę zaznaczyć, że mieliśmy bardzo miły przyjaciel księdza, podwiózł nas tutaj z jakieś 200 km. Tak. Tak. No jeszcze na panoramie. Tak, tak, Wojciechowice. Wojciechowice, ale w świętach wszystkich. Będę potrzebowała pomocy psychiatrycznej. Dlaczego? Tu chyba psychiatra nie pomoże. Co się stało z tym psem? Mi się nie chce. Bukuś, a teraz Warszawa. Teraz nie jest. Jak mi zabierzecie na jedzenie, to może wstanę. My tu z Bukusiem mieliśmy trochę mało miejsca na nogi, ale... Trudno, Buka, wychodzimy. Laura, co tam? A wy? My pracowałyśmy work, harcerstwo. Robiłyśmy harcerstwo podczas wyjazdu harcerskiego. My z Bułką jesteśmy bardziej efektywne w tym czasie. No dokładnie. I poszłyśmy spać. Muszą spać. Zapiąć. Zorientuj się, że będziesz... Jak zapinacie plecak, to zapinajcie sobie tutaj na piersi. Zapinajcie sobie na pasie. Czy trafić nie potrafię. Na 3, 4... Bukuś gotowa. No myślę, a Aleksa ma jeszcze cięższy poziom. Bo Aleksa musi ten plecak zdjąć z wysokości, to kurde. Level expert. Dobra. Żółty pociąg! Oła! Nic się przyczepił. O, patrzcie, co się robi teraz. Aleks! Pasożyt. I tak ją kocham. A ja pasożyt od Laury. Ja pasożyt od Laury. Półka! Półka, daj mi lodu! Szukamy Natalii. Znaczy zniknęła po prostu. Jem lody. Aleksa! Elo! Ogólnie to mamy flashbacki, bo siedzimy właśnie z Aleksa. Siedzimy właśnie w parku. Spoko. Siedzieliśmy wczoraj w parku i jedliśmy pizzę, jak takie ostatnie brudasy, po tym jak ostatni autobus nie przyjechał. I nie wiedziałyśmy, co ze sobą zrobić. I znowu siedzimy w parku. Ale tym razem wiemy, że autobus przyjedzie. Aleksa je jakiegoś dobrego burgera. Nie burgera, teraz jem frytki. Ale będzie jadło za chwilę. Zjem ze smakiem. Obrzydliwe. Ej, Bułka, nie nauczyliście rodzice, że nigdy nie krytykuje się tego, co jedzą ludzie? Nie? Bo to jest bardzo niemiłe. Mówi to Aleksa. Re. O mnie. Do mnie. No dobra, ty jesteś wege. No jakby... Okej. Dobra, szanujemy wybory.
oprócz niej. Widzowie, żegnamy się z naszą ukochaną opiekunką, Natalką. Zostawiamy ją tutaj. W wielkiej dżungli butonowej. Tak. Nie widać dzieci. Dzieci siedzą w autokarze. Nie widać ich. Dzieci wsadzone. Nie widać. Nie widać. One się dopiero dowiedzą, jak im wyślę te nagranie, że nie widać, jak machają. Te szyby są przyciemnione. One mnie widzą, ale ja ich nie. A teraz czeka mnie samotna podróż do mieszkania i długa drzemka. A one niech jadą bezpiecznie. Elo! Już w stroju cywila. Ja jadę jak Alexa. Jak normalna Lauro. Osoba, która jedzie autobusem, okej? Okay? Tak, Alexa z Laurą siedzą tam już gdzieś z tyłu. Tak, no bo jedziemy tak trochę... W sumie to po części to trzeba był skazidlański, bo jedzie przez kazidło. Tak. A widzicie jakie efekty? Nam smutno. W sensie ten dzień poszedł zbyt łatwo. Zbyt tak. Mało przeszkód na drodze tak. Było i ten pies w ogóle. One tam siedzą na tyle i one tam mają. I ten pies leży pod siedzeniem. Jego tu. No, dziękuję. Jego tam przykleję, ale one siedziały tam przez 4 godziny i nie zauważyły, że tam siedzi pies. Od początku. Ale taki pies leży. Po prostu Laura go jakoś nogą dotknęła. Bokiem. Ja mam jedno pytanie. Zasadnicze. O co chodzi? Jadę tak już 2 godziny. Alexa! Szła sobie gdzieś tu i się wywaliła. Jakby co, bułeczka poszła już. Bułka, aka słaby pęcherz. Bombastic side eye. Nie wytrzymał. Oni nie na wieki, nie ustaje. Oto są baranki młode. Oto ci, co zawołali. Aleluja, dopiero przyszli do zdrowia.